Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Piotr Gut. Jestem zawodowym inwestorem giełdowym. Możesz mnie znać z takich projektów jak ProWebinar.pl albo HakuTrader.pl. Jestem teraz w Mediolanie, przyjechałem tu na szkolenie, to szkolenie zaczyna się jutro, więc korzystając z wolnego czasu chciałbym przekazać sobie troszeczkę fantastycznej wiedzy, która ostatnio dała mi dużo zarobić. Za chwilkę pokażę Tobie krok po kroku, jak zajmuję pozycję, pokażę to na przykładzie dwóch setupów, dwóch schematów, które w ostatnim czasie dały bardzo dużo zarobić. Także przechodzimy teraz do komputera i pokażę Ci schematy. Okej, jesteśmy na ekranie mojego komputera, teraz narysuję Tobie pierwszy z dwóch schematów, które dzisiaj poznasz, schematy, które my używamy na co dzień. Załóżmy, że mamy jakiś impuls wzrostowy, czyli okres rynku, kiedy idzie do góry. Potem następuje jakaś korekta. Korekta w tym przypadku musi być korektą, tak zwaną korektą prostą. Jeżeli nie wiesz, jak wygląda korekta prosta i czym jest, to poszukaj troszeczkę w internecie, na pewno się dużo na ten temat dowiesz i ta wiedza to się Tobie przyda w tradingu. To mamy przykład, załóżmy, zakończenie jakiejś fali pierwszej. Tutaj mamy strukturę korekcyjną trójfalową, czyli korektę prostą, gdzie ten pierwszy odcinek nazywamy falą A, drugi odcinek jest falą B i trzeci odcinek jest falą C. Jeżeli zauważysz taki schemat na rynku, czyli po impulsie trójfalowa korekta, to wtedy możesz narysować sobie linię, która przejdzie po szczycie wierzchołka fali pierwszej oraz po szczycie fali B. To jest Twoja linia, która aktywuje zlecenie. Czyli kiedy rynek przekroczy tę linię, oczywiście idąc dalej do góry, to w tym momencie rynek, platforma otworzy nam zlecenie. Tak? Czyli w tym momencie, jeżeli rynek idzie do góry, dochodzi do tej linii, ją przebija, automatycznie otwierane jest zlecenie. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, że musisz w momencie otwarcia pozycji od razu ustawić tak zwanego stop lossa, czyli ustawić poziom, jeżeli rynek dojdzie, to zamknie Ci pozycję. Tak? Jeżeli rynek nie pójdzie zgodnie z naszym przewidywaniem, czyli rzeczywiście to przewidujemy, że rynek pójdzie dalej do góry, jeżeli rynek jednak zaneguje tutaj ten setup, to musi być poziom, przy którym zamknie zlecenie. Ok, czyli najpierw ustalmy, to jest po moment wejścia, czyli po przekroczeniu tej linii aktywujemy zlecenie i zajmujemy pozycję, a jeżeli rynek by się cofnął i doszedł na przykład do tego poziomu, to automatycznie pozycja zostanie zamknięta. I ta przestrzeń musi mieć na tych podstawowych walutach, czyli euro, dolar, dolar, jen, musi mieć maksymalnie 30 punktów, tak? Czyli 300 tych nowych małych punktów albo 30 tych starych. Czyli to jest przestrzeń na naszego stop lossa. A take profit, czyli tam, gdzie zmierzamy, to jest minimum 3 do 1, tak? Czyli jeżeli ustawiliśmy na ryzyko 30 punktów, to nasz cel jest co najmniej 90. Tak? To jest cel, który chcemy zrealizować. Dokładnie tutaj zajmujemy pozycję. Jeżeli rynek się cofnie, to w tym momencie tą pozycję nam zamknie. Jeżeli pójdzie do góry, to również tutaj na take proficie zamknie nam tą pozycję. Ok, przejdźmy teraz na platformę. Zobaczmy, jak to wygląda na platformie. Ok, jestem teraz tutaj na rynku dolar, jen i tutaj jest taka sytuacja, o której właśnie mówiłem. Ciekawe, czy jesteś w stanie ją teraz od razu zidentyfikować. Jeżeli tak, to zatrzymaj film i spróbuj ją znaleźć, a ja już zaczynam tutaj rysować. Oczywiście mam na myśli tutaj ten impuls, to jest nasz taki impuls wzrostowy, po którym mamy strukturę trójfalową. Mamy A, B, oczywiście trzeba linię pociągnąć do najwyższego szczytu i B, C, tak? Możemy to sobie opisać, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o czym mówimy. To jest szczyt fali pierwszej. Może trochę pomniejsze. OK. To jest koniec fali pierwszej, koniec fali A oczywiście. Koniec fali B. I koniec fali C. Oczywiście po narysowaniu linii, to jest tak zwana linia Jaguara, bo ten schemat nazywamy schemat Jaguar, tak? To jest nasz autorski schemat, na którym zajmujemy pozycję. Oczywiście po wybiciu przez rynek tej linii zajmujemy pozycję i ustawiamy automatycznie na poziomie minus 30 punktów stop lossa, tak? Czyli jeżeli po wejściu tej pozycji rynek się cofnął,
28, tutaj mamy ta środkowa cyfra, przedstawiona wartość stop lossa, to mamy teraz 301, tak? Czyli mniej więcej na tym poziomie ustalilibyśmy stop lossa. Po przejściu przez rynek przez tę naszą linię ustawiam stop lossa na tym poziomie i take profit na 3 do 1, czyli na 90, tak? 90, czyli gdzieś na tym poziomie został zrealizowany nasz take profit. Zajmujemy pozycję, ustawiam stop lossa, take profit, już praktycznie dotykamy rynku. To jest jakby schemat, który ostatnio mogę zauważyć. Jeszcze może pokażę Ci schemat jakiś w trendzie spadkowym. Ok, tutaj mam taką sytuację, mam jakiś impuls spadkowy, po którym mamy korektę, fala A, fala B i fala C. Może szybko to opiszę. To jest koniec fali pierwszej. Po czym mamy falę A, falę B i falę C. Ok, jak się pewnie domyślasz, pod wierzchołku fali A, fali oczywiście końca fali pierwszej, czyli początku fali A i po końcu fali B, po wierzchołku, który kończy falę B, ciągniemy linię Jaguara. Tak? W momencie, kiedy rynek nam przebija tą linię, w tym momencie od góry w dół, w tym momencie otwieramy pozycję ze stop lossem 30 punktów powyżej, mniej więcej w tym miejscu i take profit oczywiście 3 do 1, czyli na 90 punktów, gdzieś tutaj w tych okolicach. To jest interwał właśnie H1, tak, jest bardzo ważne, że na tym interwale otwieramy pozycję. Czyli w tym momencie, kiedy rynek przebija nam tę linię od góry, otwieramy pozycję, stop lossa ustawiamy oczywiście nad momentem wejścia. Ok, to jest nasz pierwszy schemat, to jest schemat Jaguara, a teraz pokażę Ci drugi schemat. Drugi schemat będzie wyglądał następująco. Rysujemy sobie impuls, oczywiście tak samo, tak to jest, ten schemat również się będzie opierał na korekcie prostej, czyli tak samo jak poprzednio. Mamy jakiś impuls, po którym narysuje nam się fala A, fala B i fala C. Ok, szybko to opiszę. 1, fala A, B i C. To jest zagranie na orła, czyli to jest schemat orzeł. Polega on na tym, że tutaj do tego schematu już wykorzystujemy geometrię Fibonacciego. Współczynniki dotyczące geometrii Fibonacciego możesz znaleźć w internecie, jest ich mnóstwo. Ja za chwilkę przejdę na platformę, tam zobaczysz dokładnie, jakie ja mam wpisane współczynniki, będziesz mógł sobie zatrzymać film i te współczynniki przenieść do swojej platformy. Generalnie chodzi o to, żeby tutaj znaleźć miejsce. Próbujemy przewidzieć, gdzie się zakończy korekta, tak? I ta korekta powinna się zakończyć w miejscu nałożenia się co najmniej dwóch geometrii. Geometrii tak zwanej zewnętrznej i geometrii wewnętrznej. I jeżeli w tym miejscu pokaże się formacja świecowa, to my tam zajmujemy pozycję. Już Ci teraz zaczynam tłumaczyć, o co chodzi. Mamy jakąś korektę A, B i C, to jest struktura korekcyjna. I tę korektę porównujemy z poprzedzającym ją impulsem, tak? Czyli narzędzie Fibonacciego na platformie MT4. Przykładamy na początku impulsu, ciągniemy do jej końca tego impulsu i patrzymy, jakie są poziomy geometryczne. Tak? Załóżmy, że gdzieś tutaj mamy jakiś jeden z poziomów. Ok. I potem robimy to samo, tylko że porównujemy już falę wewnątrz korekty, czyli na przykład falę C porównujemy do fali A. Tak? Na przykład to jest jedno mierzenie wewnętrzne i załóżmy, że na przykład któryś ze współczynników nakłada nam się na wcześniej wyznaczony współczynnik geometrii zewnętrznej. Tak? Jeżeli dwie geometrie, geometria zewnętrzna, czyli porównanie całej korekty do poprzedzającego go impulsu oraz geometria wewnętrzna, na przykład porównanie fali C do falą A, daje nam geometrie, które są bardzo blisko siebie. Oczywiście jeszcze możemy porównać falę C do fali B, to jest drugie jakby mierzenie zewnętrzne. Jeżeli w tym miejscu rynek dojdzie do tego miejsca, czyli rynek jeszcze będzie szedł sobie na dół, i w tym miejscu pojawi się formacja świecowa zapowiadająca wzrosty, tak? Czyli na przykład młotek. Jeżeli w tym miejscu pojawi się formacja świecowa, to my otwieramy pozycję, tak? Otwieramy pozycję na otwarciu się nowego interwału, a stop lossa
ustawiamy jeden punkt poniżej formacji świecowej, tak? Czyli w momencie, kiedy zamknie się nasz interwał, to jest oczywiście schemat równie przeznaczony na interwał H1, w momencie, kiedy nam się zamknie ten interwał, czyli narysuje się formacja, która już się nie może zmienić, ponieważ zamknęła się dana godzina, my wtedy na otwarciu nowego interwału otwieramy pozycję, stop lossa ustawiamy jeden punkt pod całą formacją i przyjmujemy to oczywiście do naszego stop lossa i ustawiamy take profit 3 razy wyżej, tak? Przejdźmy teraz na platformę, zobaczmy, gdzie możemy znaleźć taki przykład. Ok, wróćmy do naszego poprzedniego przykładu. Zobaczmy, zbadajmy tę korektę, czyli tutaj był nasz impuls, po czym mieliśmy strukturę A, B i C. Zobaczmy, czy ta korekta ma jakieś geometrie. Ok, widzimy, że geometria zatrzymała się na... czy korekta zatrzymała się na geometrii 50%. I do tego musielibyśmy jeszcze znaleźć geometrię wewnętrzną. Czyli mamy teraz zaznaczoną długość fali A i teraz tę długość przykładamy do początku fali C. I widzimy, że fala C jest równa fali A, tak? Czyli mamy tutaj dwie geometrie, tak? I w tym momencie, jeżeli pokazuje się nam jakaś formacja świecowa, to możemy zająć pozycję. Formacje świecowe też znaleźć w internecie, jest mnóstwo, musi znaleźć te, które w tym przypadku zapowiadają wzrosty, lub oczywiście w analogicznej sytuacji, tylko że w przeciwną stronę, czyli formacje, które zakładają spadki. Czyli jeżeli mamy na dwóch geometriach, tworzy nam się formacja świecowa, ustalamy stop loss jeden punkt pod formacją, czyli rynek się cofnie i wybije nam tę formację, to wtedy pozycja zostaje zamknięta, tak? I tak samo na 3 razy take profit ustawiamy nasz cel, czyli 3 razy stop loss to jest wartość naszego take profitu, naszego celu. Ok, to wszystko. Teraz zapraszam Was z powrotem do filmu. Teraz Krzysiek ma dla Was kilka słów. Przed chwilą zobaczyłeś nasze dwa schematy i teraz chcielibyśmy Ciebie zaprosić najbliższy poniedziałek na webinar, w którym pokażemy Ci już na wykresie, na rynku, na parze dolar-jen, jak te dwa schematy działały. Będziemy pokazywali je w ostatnich 3 miesiącach. Pokażemy Ci naprawdę krok po kroku, jak to otwieramy te pozycje, jak je zamykamy. To już za tydzień, najbliższy poniedziałek. Ale zanim będziemy mieli ten webinar, chciałbym, żebyś wykonał jedno ćwiczenie. Wejdź na dolar-jena, dokładnie poszukaj tych układów i zobaczymy, czy się pokryją z tymi, co my pokażemy Tobie na naszym webinarze. To jest bardzo fantastyczne ćwiczenie, z tego względu, że Ty będziesz mógł od razu to sprawdzić poprzez właśnie swoje ćwiczenie, poprzez swoje doświadczenie. Tak? Dobra, za tydzień, poniedziałek, widzimy się. Zobaczymy.